17. edycja Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy 2012 w Warszawie była okazją do wręczenia nagród w drugiej edycji prestiżowego konkursu Genius Universitatis, organizowanego przez magazyn edukacyjny Perspektywy i magazyn marketingu Brief. Salon przyciągnął uczelnie z całego kraju. Na parterze Pałacu Kultury i Nauki zlokalizowano kilkadziesiąt boksów targowych szkół promujących swoją ofertę edukacyjną. Na spotkania z kandydatami na studentów uczelnie przygotowały katalogi, gadżety, drobne upominki. Politechnika Koszalińska prezentowała się na specjalnym stanowisku Perspektyw. Jurorzy w tym roku uznali, że to naprawdę był dobry konkurs. Byłam jednym z jurorów, stąd liczba mnoga. Byliśmy pod wielkim wrażeniem poziomu prac, który postanowiliśmy mierzyć nie efekciarstwem marketingowym, ale adekwatnością przekazu, bo przecież to jest tak, my adresujemy marketingowy komunikat w tym gremium do bardzo wysublimowanego odbiorcy, tak? To jest wysoka półka usług i mądry odbiorca tychże usług. Przekaz musi być informacyjny, konkretny i, jak powiedziałam, nie efekciarski, natomiast z formą adekwatną do treści informacyjnej. I tak było w tym roku. Jesteśmy niezwykle zadowoleni z tego faktu. Punktem kulminacyjnym salonu była gala wręczenia nagród w konkursie Genius Universitatis. Nagrodzone w nim najlepsze w mijającym roku akademickim kreatywne kampanie rekrutacyjne szkół wyższych, film Skazani na sukces zrealizowany przez Studio HD Politechniki Koszalińskiej otrzymał drugą nagrodę w kategorii film promocyjny. Konkurs w sumie obejmował 5 kategorii: reklamę prasową, broszury i informatory rekrutacyjne, gadżet promocyjny, film promocyjny oraz rekrutacyjny serwis internetowy. Do tegorocznej edycji zgłoszonych zostało 150 prac z 37 szkół wyższych w kraju. Większość projektów zgłoszonych do konkursu emanowała nowatorstwem i wykorzystaniem nietypowych metod marketingowych bądź narzędzi z branży IT. Film Skazani na sukces powstał w ubiegłym roku na zamówienie działu planowania i promocji Politechniki Koszalińskiej. W uczelnianym studiu HD, które działa w ramach ogólnopolskiego projektu Platon, jego twórcami byli Agnieszka Piętka i Bartosz Szczepański. Salon edukacyjny w ciągu 3 dni zwiedziło 15 000 młodych ludzi, którzy już za kilka miesięcy staną przed koniecznością dokonania wyboru kierunku kształcenia i uczelni. Ilu z nich przyjdzie do Koszalina, dowiemy się jesienią tego roku.